jeśli chodzi o ten mecz, myślę, że możemy być zadowoleni z tego, jak graliśmy w fazie budowania ataku i do pewnego momentu możemy być z tego zadowoleni. Jeśli chodzi o tą trzecią tercję, to co działo się już przed polem karnym i w polu karnym przeciwnika, no to tutaj możemy być niezadowoleni. Myślę, że ten mecz był do wygrania, jeśli chodzi o ten jego przebieg. Wiadomo, dla nas każdy punkt jest bardzo ważny i ten punkt również szanujemy, aczkolwiek no, przy przebiegu meczu taki jak dzisiaj, to myślę, że musimy też czasami, musimy docisnąć po prostu pewne aspekty, takie jak skuteczność i decyzje pod bramką przeciwnika i po prostu przechylić to na swoją korzyść, no bo tutaj mieliśmy bardzo dużo możliwości, gdzie znajdowaliśmy się w sytuacji do oddania uderzenia czy do dośrodkowania, no a tego nie robimy. Jeszcze w końcówce mogliśmy się narazić tak naprawdę na straty bramki i przegranie tego meczu, co myślę, że byłoby już nie do zaakceptowania w tym, jak on przebiegał. No, myślę, że każdy zespół miał pomysł na ten mecz. Tak jak mówię, no, my mieliśmy częściej piłkę, aczkolwiek też powiem szczerze, że jeśli patrzeć na sytuację, no to okej, w pierwszej połowie były myślę dwie takie niezłe. Wiadomo, muszę to obejrzeć i na gorąco teraz nie wszystko pamiętam, więc muszę to zobaczyć. Natomiast no, też z sytuacji, my nie mieliśmy aż tak wielu, żeby powiedzieć, że mieliśmy, nie wiem, 100% kilka sytuacji. Przynajmniej ja tego z meczu aż tak nie pamiętam. Wiem, że mieliśmy piłkę, że mieliśmy fajne budowanie ataku, ale zdecydowanie musimy poprawić decyzyjność, jeśli chodzi o oddawanie uderzeń, dośrodkowań. I to jest nasz kluczowy element do poprawy, jak najszybciej. Trener broni, Mateusz Dudek. Pamiętam, że coś się zacięło w tej maszynce. No, wydaje mi się, że jesteśmy ofiarą własnego sukcesu, czy bardzo wysokich oczekiwań. Jeszcze raz to podkreślę, kolejny raz, jak mantrę będę powtarzał. Rok temu zespół broni miał 36 punktów, na obecnym etapie mamy 35. Zajmujemy pierwsze miejsce w Pro Junior System. Gramy wychowankami, gramy ludźmi z Radomia i z okolicy. Bardzo wiele zespołów nie może sobie pozwolić czy pochwalić się wychowankami z akademii w pierwszym składzie czy w kadrze meczowej. U nas jest to regularne. Zostało nam jeszcze dużo spotkań, zostało nam jeszcze wejście w Mazowiecki Puchar Polski, więc naprawdę jest dużo tutaj grania. Też chciałbym, żeby ludzie patrzyli, kibice, osoby związane z bronią, że my to budujemy. Można powiedzieć, że trenera można oceniać po trzech okienkach transferowych. Ja nie miałem żadnego. Przyszedłem dwa tygodnie przed ligą, jak zespół był rozbity psychicznie, przegrał wszystkie sparingi. Później zimą, zamiast się wzmacniać, to wręcz robiliśmy oszczędności. I nie wiem, jakie tutaj mamy oczekiwania. To nie był zespół, który miał się bić o pierwsze miejsce, tylko który miał się bezpiecznie utrzymać. Jesteśmy w pierwszej ósemce. Mieliśmy grać o Pro Junior System. Jesteśmy na pierwszym miejscu. Czasem bym zweryfikował swoje duże ambicje do tego, jakie my tutaj mamy warunki, jakie były cele i jak to wyglądało w ostatnich latach. No, tyle mam do powiedzenia, dziękuję. Ja miałem dzisiaj trenera gości zapytał. Panie trenerze, od ilu na ławce, to tak taktyka, czy po prostu wynikało z jego słabszej dyspozycji, bo myśmy się, szczerze mówiąc, obawiali. No tak, na pewno jeden aspekt to jest taktyka, drugi to jest tak naprawdę też danie szansy tym chłopakom, czy tym, którzy też czekają na swoją szansę i też myślę, że taki impuls być może dla Żao, że też, no, też musi poprawić pewne elementy, natomiast też miał tych meczów dużo i tak jak powiedziałem, chcieliśmy mu też w ten sposób pomóc, że być może miałby trochę łatwiej, bo wiemy właśnie, tak jak Pan mówi, że wszyscy się na nim skupiają i on tak naprawdę gra od początku meczu,
przyjmuje bardzo dużo ciosów, ten przeciwnik jeszcze wiadomo z nim walczy i on tak naprawdę w końcu gdzieś tam traci siły, bo bardzo dużo się przepycha z przeciwnikami, no bo wszyscy się na nim skupiają i wszyscy go bardzo mocno kryją. Tak naprawdę on jest kryty przez dwóch, trzech zawodników bardzo często, więc chcieliśmy mu też pomóc w taki sposób, że być może kiedy wejdzie na świeżości, kiedy będzie ten przeciwnik trochę porozbijany, a on będzie świeży, no to tak naprawdę będzie on miał trochę przewagę nad tymi wszystkimi przeciwnikami i będzie mógł wykorzystać swoją siłę i swoje atuty w polu. Tak, no miał tam jedną sytuację, myślę taką gdzieś tam w miarę całkiem okej, i na to głównie liczyliśmy, więc no chcieliśmy też mu w ten sposób pomóc, żeby trochę się przełamał, żeby trochę miał łatwiej gdzieś tam w tych aspektach takich czysto już wykończeniowych w polu karnym. Dziękuję.